Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol. Ej, widziałem, że mam jakieś zaproszenie do akcji, więc może jeszcze przed tą ostatnią związaną z BMX-ami sobie dołączymy. Dobra, uwaga, Łukasz? Jest Łukasz. Podejrzewam, że miał być Łukasz, ale nie było E, to ktoś stwierdził, że ej, jak nie ma E, to nie chcę żadnej literki z przodu. Niech będzie Łukasz. O kurde. No nie, za mało, sorry koleś, wybacz. Proszę. Nie obraź się, ale wyjdę. Bo jak w dwójkę wystartujemy z tym wyścigiem, to będzie troszeczkę słabo. Unknown? Ej, lubię wyścigi typu Unknown. Ej, moment, co to jest? Komuś się wiatrak rozsypał? Ej! Ej! No. Kurczę, teraz żałuję, że wyszedłem. Ale nie, no tam był jeden koleś tylko, oprócz mnie, no to co ja bym tam robił? Co ja bym tam robił? Oczywiście, żebym przegrał. Pewnie. Nie, no dobra, no to spróbujmy od razu tą akcję z BMX-ami ostatnio stworzyć. W ogóle, czy na pewno jesteśmy w tej, gdzie jest dużo graczy? Tak, już jest lepiej. Ej, nie wierzę. Głowa bołów. To jest ten sam koleś, który mi rozwalił challenge. Z pociągiem. No nie wierzę. Zróbmy coś. Zróbmy coś na złość temu kolesiowi. Uwaga. Kontakty. Gdzie jest Lester? Teraz mam chyba trochę peklu, mogę sobie pozwolić. Na wyznaczenie nagrody za tego gościa. No. Wyznacz nagrodę za... Dokładnie za tego gościa. Niech będą chociażby... 2, 4, 6, 8, 10... już nie ma pomiędzy? Kurczę, nie wiem czemu to zmienili. Ale dajmy 4000, czyli 3000 nagrody. Dobra, pięknie. Niech na niego polują. Dobra, a tymczasem ja sobie wejdę w online. Stworzę swoją własną akcję. Gorzej jak ten koleś przyjdzie. Dobra, i która pozostaje? Teraz Lighthouse Bike Trials. No, czyli dookoła latarni, z tego co widziałem. Dookoła latarni morskiej oczywiście, bo nie takiej zwykłej ulicznej, tam gdzie ulicznice stoją. Tak zwane strażniczki lasu. No, ale to tylko takie, które przy drogach stoją. Ale nie, tym razem kontaktowy, z punktu do punktu. O, motocykle, czy rowery. A weźmy motocykle tym razem. Niestandardowe wyłączone, wszystko inne ok. Bliżej do popu jest w tą stronę, ok. Wszyscy z bieżącej. Jak zwykle, znowu znajomi, czyli klasycznie wszystko to samo, co zwykle robię. Aha. No. Dobra, wyślij zaproszenie automatycznie, graj. I czekamy. Czekamy na odzew. Obyśmy się doczekali. Ej, no dobra, wychodzi na to, że nikt nie chce dołączyć. Nikt nie chce ścigać się motorami dookoła latarni morskiej, więc no. To ja wychodzę w takim bądź razie i mam nadzieję, że wrzuci mnie dokładnie do tej sesji, gdzie przed chwilą wyznaczałem nagrodę za gościa. Oprychowi wysłanemu muszę spowiedzieć się napad, ale gościu nie ma pieniędzy. Kurde. Ale on cały czas kogoś zabija. To nie jest dobre, to nie jest wcale dobre. Nie taki był mój zamysł. Kurczę, trochę daleko jestem od nich wszystkich teraz. No, nawet bym powiedział, że za daleko. Dobra, wypatrzmy go na mapie. Jesteś ty? Nie, to więc to będziesz ty. Podejrzewam. Zgadza się? No kurde, no ksywka by się mogła wyświetlić. Dokładnie. Dobra, no to ja poproszę tutaj mniej więcej. 5 kilometrów. Oh shit. No to dobra. Oby teraz był popis moich dobrych umiejętności prowadzenia z samochodu. No, w ogóle nie mam kapuchy. Ponad 50 tysięcy. Ej, dobra, to po drodze można jeszcze zahaczyć o jakiś tuning. I coś sobie kupimy. Ulepszymy samochód. Dobra, może tak. Op. No jak? Aha, i 4 km do najbliższego tuningu. Nie, to nie, nie, nie. Nie, 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 nie. Czy jedziemy tam, gdzie powinniśmy jechać? W stronę miasta. Aha, tak będzie najlepiej, bo tam jest więcej salonów Los Santos Customs. Zdecydowanie. Okej. Właśnie, stop! A nie, dobra, nie. Nie będę dokupywał teraz amunicji niepotrzebnie. Najpierw faktycznie ulepszymy sobie auto. Ale faktycznie mogę już zmienić ten waypoint, bo koleś się przemieścił.
No, o kurde, gdzie ja wjechałem. Nie patrząc. Oj, 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 oj. Mówicie, że byłem dobrym kierowcą? No chyba nie teraz, chyba nie teraz. Dobra, dobra. 3 kilometry. Ej, no już, ej, naprawdę jestem blisko. Ci NT Team naprawdę, kurczę, te kilometry lecą? Jak szalone. Ej, może sam zgarnę nagrodę, którą za niego wyznaczyłem, jeżeli mi dobrze pójdzie. Kurczę, oby tak było. On ma którą? Ile wbił rang od ostatniego czasu, jak go widziałem? Chyba ani jednej, albo jeżeli już, to jedną, bo pamiętam, że miał albo 122, albo 123 właśnie. Okej, okay, powiadasz, że tu na dole, tak? Ej, kolejne nagrody? Kurczę, można zapolować sobie dzisiaj nie tylko na tego gościa, ale też na innych. No, super. Nie ma to jak wyrobić zakręt, trąc o bandę. Dobra, dobra, ale właśnie, już gdzieś tutaj na pewno będzie bliżej salon do tuningu, więc o właśnie. Nawet się zgadza kierunek mniej więcej. Dobra, a kurczę, jeszcze będę musiał naprawić auto przed wszystkim. No to niedobrze akurat, bo może mi wtedy nie starczyć. Choć nie, no naprawa nie będzie droższa pewnie niż 1000 baksów, przynajmniej tak podejrzewam. O, więc powinno być acy cacy, kurde no. No nie mogę tak kroić latarni, jeżeli chcę teraz ulepszyć swój samochód. No, w ogóle jakiś lakier może inny. Nie, no bo ja myślałem, że może... O, no super, że w ten sposób się udało, bo myślałem, że zamknę sobie wrota. Nie, myślałem w ogóle, że idzie lakier zrobić w dwóch kolorach, ale to jest chyba tylko jeden kolor do wyboru. Dobra, naprawmy i... co mogę zrobić? Silnik? Mogę, aczkolwiek... Tu są jeszcze inne rzeczy. Na przykład skrzynia biegów. Rajdowa za 40, więc w sam raz... Dobra, i teraz tak, co mi jeszcze pozostaje tutaj do zakupu? No turbo kupione, jak widać. Koła, szyby, hamulce, no jeszcze zablokowane te najlepsze. Nadwozie już tam mam, zderzaki, no tu wszystko już mam. Silnik, ten za 18, ewentualnie. Dobra, czyli ja by co najbliższe 18 tysięcy wydam na właśnie na ten rodzaj tuningu, a tymczasem... pojedziemy sobie do Los Santos Customs, nie do Los Santos Customs, co ja gadam, do Ammunition tutaj i kupimy parę rakiet, żeby można było bezproblemowo tamtego gościa rozwalić. Więc dzień dobry, witam, cześć, cześć, salucik, panie wojskowy. Choć w sumie nosisz moro, to nie znaczy konkretnie, że jesteś wojskowym. No, no, no i proszę bardzo, jest wszystko, czego potrzebuję. O, może w innych barwach? No bez przesady, że czymś takim strzelał. Aż siara. Dwie rakiety za 1500. Widzicie, jakie to jest drogie? No ale na maksa, do 10. No zbliżeniowych też parę. Właśnie, a inne materiały wybuchowe posiadam, czy nie? Oj, granatów mało. Przylep też niewiele. Dobra, już nie mam pieniędzy. Totalnie się wyprztykałem z siana. No ale dobra. Pozostaje teraz tylko... wsiąść z powrotem do mojego samochodu. No mam nadzieję, że w niego nie uderzysz. No, super. Dzięki, że tego nie zrobiłeś, bo naprawdę nie chcę marnować na ciebie rakiety. Dobra, ostatni rzut oka na mapę. I jedziemy się zemścić za pociąg. Tu jesteś? To jesteś ty? Tak, to jesteś ty. Dzień dobry. No, niewiele ponad... Dobra. Kilometr. Okej, broń dobra ustawiona. Można jechać. O, może się go uda przejechać nawet i z tego naprawdę bym się cieszył. No ale równie dobrze, on może czekać teraz obładowany minami zbliżeniowymi i nie będę mógł się do niego dostać samochodem, ale mam nadzieję, że nie. No, choć w sumie to jest częsta praktyka, którą on uprawia. Ej, dobra, jest tutaj, przede mną centralnie. No, w którym miejscu? No kurde, musiałeś mi zmoczyć rozpęd, kurde. Gdzież on? Ej, gdzie on jest? Czyżby pod spodem? Ej, no kurczę, tak patrzcie. Mój wsteczny jest równy prędkości pociągu akurat. No nie, w sumie nawet ja jestem troszeczkę szybszy chyba. Aha, delikatnie. Nie, dobra, ale gdzie on jest? Jest pod ziemią zapewne, tak? Bo
niekoniecznie. Dobra, nibyś... Aj, tu tam jesteś, świnio! Mendo przebrzydła. Dobra, gdzie są moje przylepy? Jest i ona. Oj. A, jeszcze oprych dodatkowo. Dobra, ścigamy gościa. Ups, sorry. Nie tak to miało wyglądać. Ale jakoś super świetnie to on nie ucieka, tak naprawdę. O, chodź kolego. No ale auto ma chyba szybsze. Faktycznie. No przestań do mnie strzelać, no nie widzisz, że ja go też ścigam? No, słabo. Ale wyjedzie z drugiej strony w takim wypadku. Albo wcale nie. Kurde, pojechał pod ziemię, no. No dobra, to za nim. W takim wypadku. Koleś tutaj też chce wjechać. O. Nie, to jeszcze następny zjazd. Dobra. O, i teraz. Ale tylko kurczę, co ja mam za radio włączone? No rock też nie, choć bardzo lubię. Choć osobiście bardziej metal, nie wiem czemu. Takie bardziej męskie brzmienie. Nie no, żartuję, rock też jest bardzo męski. Na pewno bardziej męski niż disco polo. Ups, sorry. Chyba się gdzieś zagapiłem, bo autentycznie tego nie widziałem. No dobra, jedziemy za nim. Chyba, że takie kółeczko? Woo! O, szkoda, że się skończyło na dachu. O, widzę, wszyscy się turlamy. O, zielony dym spod kół. No, też sobie chciałem kupić jakiś. A więc tak, gościa użyjmy w charakterze wabika, bo to mogą być jakieś bomby. Rodzaju różnego. To proszę nie strzelaj do mnie, bo naprawdę, jakbyś nie zauważył, jesteśmy w tej samej drużynie, no ty łosiu. No dobra, jak koniecznie chcesz, to możesz do mnie strzelać, tylko serio, ten koleś jest ważniejszy. Dobra, i tu wprawcie. Dobra. I mówisz, tutaj sobie czekasz. Bum! No i nie sięgnąłem go. Ha. Jest, ale czy nagroda trafiła do mnie z powrotem? Chyba tak. No właśnie, 3000, czy jeszcze na tym interesie straciłem kafla. Po prostu. No ale przynajmniej się zemściłem, a zemsta nie ma ceny. Zemsta jest bezcenna wręcz, bym powiedział. Okej, czy mamy jakieś zaproszenie do akcji może? Simeon, Ron, Martin. Nie, takie mnie nie interesują. Koleś, naprawdę. Serio. Po co? Po co, kurczę, chcesz się ze mną ścierać teraz? Po co? Po jaką cholerę? No dobra, widocznie skoro z tamtym mu się nie udało, to teraz chce jeszcze ze mną się pobawić. No dobra, to zapraszam, jeżeli mnie dorwiesz tutaj. O kurde, ten płotek się wczytał. Dobra, pięknie. On tu raczej się nie zmieści. Nie podejrzewam go o to, jak nie mógł się zmieścić w tunelu. Dobra, tutaj na lewo. Co, może teraz mnie będzie ścigał? Nie byłoby źle. Nie byłoby źle. Tak, pewnie, że tu jedzie. Oczywiście, że tak. Gong centralny. I teraz zapraszam. Goń mnie. Follow me. Ładnie. Aczkolwiek nie tak ładnie myślałem, że to zrobisz. Ej, tu jest jakiś koleś, który jest w menu. Sorry, Johnny Wierta. Ksywa. Wierzę. Johnny Wiertara. No tak. Wow, widzicie to kurde koło? Prawe tylne? Oj, słabiutko. Dobra, wyskok. Oh shit. No nie wiem, jak ten skok mógł się udać, choć w sumie naprawdę spadłem ładnie. Dobra, skaczesz też? No, przeskoczyłeś. Dobra, ale wiesz co, koniec tej zabawy. Ej, nie mam już? O. Niedobrze. Dobra, no nara. A zostawmy mu granacik tutaj. To ja bym miał przejechać przypadkiem. On albo policjanci. Oh shit, dobra, ale jazda w ten sposób nigdy nie jest dobra. Gdy się nie patrzy, gdzie się jedzie. Dobra, chyba teraz załatwimy policjanci. Albo nie. Patrzcie, mistrz kierownicy ucieka.
Dobra, tutaj powiedzmy. Tylko ciężko się jeździ teraz, NT Team, w takim stanie. Ale co, dalej próbujesz mnie ścigać, czy już zrezygnowałeś? Tutaj jeszcze ktoś inny. Dzień dobry. Ale no, z trybem pasywnym to on sobie może jeździć. Nie, serio, nie wiem po co włączać tryb pasywny. Choć nie, właśnie kurde wiem. Jakbym włączył sobie tryb pasywny, kiedy robiłem challenge z pociągiem, to bym go zrobił. Ej, no patrzcie, policjant jedzie przede mną, nie zauważył mnie, no co za kolo. Deathmatch! Od Łukasza znowu. No dobra, wtedy wyszedłem, zachowałem się jak świnia, to teraz wejdę. I będę czekał do samego końca. Tak, za 600, no trudno. Trzeba zapłacić za błędy. I za swoje bycie niekulturalnym. Melee Deathmatch. Please change the settings to force plus pickups. No jest wymuszona plus zebrana, no tak. No ale co, no tylko jedną osobę zaprosił, no kurde, koleś, no wyślij zaproszenia do wszystkich z bieżącej sesji. No tak to może być trochę słabo, no. No serio, no nie chcę drugi raz wyjść i ciebie zostawić na lodzie, naprawdę. No nie jest w moim stylu zupełnie. No ale chyba będę musiał. No bo no tutaj raczej zabawy nie będzie zbytniej. Jak on tylko jedną osobę, no dobra, ci o dwie, trzy, no wreszcie, idą zaproszenia, może ktoś dołączy. Nie, dobra, poczekajmy, poczekajmy. Ile od ilu graczy? Od 2 do 6. No nie potrzeba jeszcze, nie potrzeba wielu. Tylko widzę, trafił na literkę W i X. Więc, Wolfstein! O, ej właśnie, The New Order sobie muszę kupić, już pewnie potaniał trochę, bo jest dawno po premierze. O, Patrycz dołącza. Jeszcze kolejny dołącza. Ej, widzicie? Opłacało się poczekać. Opłacało się poczekać. Dobra, ale co, w czwórkę już wystartujesz? Czy będziesz czekał na komplet? Bo uprzedzam, że możesz się nie doczekać w takim wypadku. No ja bym już wystartował na twoim miejscu. I tak, to jest no deathmatch z gatunku naparzanie się po ryjach. No to ej. 4 osoby chyba starczą. To jest taki delikatny tag team można było zrobić. 2 na 2. Nie, ale serio, on chyba będzie czekał na 6. Albo po prostu wysłał i nie wiem na co czeka. No nawet z timerem nie wystartował jeszcze, no. Nie, dobra, poczekajmy na rozwój wypadków, kochani. Poczekajmy sobie spokojnie. Jest, no, nareszcie, kurde. A w ogóle teraz zauważyłem, że oni są z tej samej ekipy. Pan PDG Elvis i Łukasz Il. Ej, zakłady. Świetnie, dobra, 500 na mnie. Salucik. Siema. Kamizelkę. Do Mortal Kombat. No tak, na pewno. Super. Ale wymuszona plus zebrana. Czyli jaka tu może być broń wymuszona? Pewnie pięści, ale zebrana co? Jakieś siekierki, toporki, kije golfowe, baseballowe i inne? A kto wie, nie wiadomo. Jak wczytywanie? A mam nadzieję, że start. No, uff, już myślałem, że mnie wywalili. Stwierdzili, nie no kurde, koleś kupił kamizelkę kuloodporną. O, jest pałka policyjna. Dobra, dobra. No to bawimy się w połowanie ludzi. Więc tak, hop! Taki początek, koleś, taki początek! Jest, 1 punkt. Ej, ale bym przysiągł, że pierwszy go zdzieliłem. Zabójcza pięść! Co jest tak naprawdę kłamstwem, bo to była zabójcza pałka. Dobra, come on, come on! Come on, ej, ale fajna plansza w sumie. Tylko fajna arena do zabawy. Gdzie on tam się schował? Przynajmniej gdzie próbował się schować. A w ogóle moment, tu będą lepsze bronie, podejrzewam. Wyżej. Gdzieś. O, jest kij. Kij zawsze lepszy od pałki. Okej. Ktoś popełnił samobójstwo. Dobra, a tu na samej górze co będzie za broń? Bo pewnie, zapewne coś będzie. Co tam jest? Nóż. Ale czy nóż jest lepszy od kija? Holender, no nie powiedziałbym, tak szczerze. Ale dobra, trzeba zawalczyć o jakieś punkty. No tak, samobójstwem, no najlepiej, tak, piecho, no najlepiej w ten sposób. Ej, ale na szczęście, no nie, już myślałem, że nie odejmuje punktów, ale jednak odejmuje. Oczywiście, że tak. Dobra, kijek. Ej, spadłeś? No kurde, mogłem się zdzielić tym kijem. Czekajcie, czekajcie, dobra. Gdzie on tam poleciał? No chodź, chodź, koleś, chodź.
Łom, ma łom, jest jeszcze lepiej, jest jeszcze lepiej. No kurde. Dobra, trzeba znaleźć ten łom. Bo łom to jest taki kit, tylko że metalowy. Powiedzmy. Ej, mam łom. O dziwo. Dobra, parkour. No parkour! Nie turlu turlu, tylko parkour parkour. Dobra, chodź, wejdź tu. But. No jak, kurde, no przecież nie kumam tego. Ludzie dostają papcie i w ogóle nic sobie z tego nie robią. A ja mam 0 punktów. To mega turbo słabo. No dajcie jeszcze raz łomik. No hardcore parkour. Chodź tu, Elvis. No chodź. No chodź, come on. Tu jestem. No przecież dostał cios łomem, dostał cios butem, dostał znowu łomem, dostał znowu butem. No kurde, no nie wierzę. Czyżbym nie potrafił po prostu walczyć wręcz? No bo co prawda pierwsze zabójstwo to zajrzałem tutaj ja, ale... Kurde. A ten już tam coś próbuje wywalczyć sobie. I jebs go w głowę, no dokładnie. Dobra, chodź tu Łukasz. Dobra, odsuń się, no odsuń się od tego noża, no kurde. I walnij go, łomem go! No nie butem, kurde. No dobra, przynajmniej jeden kill. Przynajmniej jeden. Byłyby dwa, gdybym nie popełnił samobójstwa. Oj nie, chyba walka wręcz to nie jest mój konik faktycznie. Chyba autentycznie nie. Dobra, podwójne za RP za zabójstwo tego gościa. Właśnie ciebie. Ej, no jak ty będziesz tak się kurczę teleportował, to ja się nie dziwię, że cię nie może nikt zabić. Koleś, no dobra, ale jakiś unik. Ha! Bam! Unik, unik, jeszcze jeden. Dawaj unik, no. No tak, kurde, no. Nie, naprawdę, coś mi się wydaje, że przez to, że on laguje, ma tak dużo. No ale dobra, już nie ma co zachowywać się jak ktoś, kto nie potrafi przegrywać. Dobra, gdzie jesteście? Tu jesteś, powiadasz. No to chodź, no to chodź. O, tu ale będzie mayhem teraz. A, unik? No unik! Jest! O, ci się nawzajem pozabijali. No super, panowie, czekam. I podniosę nawet po was pieniądze jeszcze. Gdzie jesteście? Tutaj jeden czeka. No, zejdź proszę do mnie, zejdź. O kurde, gdzie on poleciał? A tu się bawią. Ło, no jak tak będziecie dawać się zabijać, no to ej. Bam. Unik. Riposta. Unik. No kurde, nie mam uników na kopnięcia najwidoczniej. No kurde, 5-0 z tym gościem? Ja takie wciry dostaję? Ej, dobra, jak mam zamiar ripostować ich ciosy, no to może... Ej, a może dobra, kij zamiast łomu. Kij zamiast łomu. No niczym w pierwszych częściach GTA. Dobra, może zanim wejdzie, zdążę go dziabnąć. Wow, gdzie do autobusu? Gdzie ty tam się wpychasz? Tam nic nie ma dla ciebie przecież, dobrego. Dobra, na górę, idzie się wspiąć. Aaaa, goni mnie nożownik! Dobra, ale... Bam go! No, kijek to ja rozumiem! Dziabniesz gościa w łeb i jest martwy. Choć nie do końca. Jakiś unik może? Tak jest. Ale teraz tego trzeba skończyć. Tego gościa, no. No kurde, przecież ja się pierwszy zamachnąłem w ten sposób, ale skąd on dorwał kij golfowy? Dobra, no skoro tak się chcecie bawić, no to proszę bardzo, zapraszam. Dobra, mój i mój. Proszę bardzo, dubla sobie zaliczyłem. Tak po prostu. I testosteron jeszcze w moich rękach, więc... Tylko dorwać jeszcze pana Elvisa, raz jeszcze. Bo zeskoczy tu do mnie bankowo. Dobra, ale riposta będzie. No ej, on mnie nie zdzielił. On mnie wcale nie zdzielił teraz. No, ej, a teraz machnął do tyłu zupełnie, no kurde. I graj sobie z gościem, który laguje. Dobra. Spokojnie. Jeszcze 4 minuty mam, żeby tutaj coś zdziałać. Na przykład zdzielić go łomem. No, ale unik piechol. Dobra, pięknie, riposta. Unik. No jeszcze jeden unik, no. No unik. Dobra, riposta. No ale na papcia już nie ma uników niestety. Na papcia, który jest wymierzony w okolice jąder. To jest bardzo dobre miejsce w trakcie walki, żeby tam celować. No,
Oczywiście dobre dla atakującego, nie dla tego, kto dostaje ciosy. Dziob go! Jeszcze raz. Jeszcze raz! Dobra, jest mój. Teraz ty będziesz się wspinał, podejrzewam, tak? No to chodź. No chodź. Nie wstydź się, Elvisie, no nie wstydź się. No chodź. No przecież pierwszy go zdzieliłem. No i chodź, oj nie. Po co do ciebie schodziłem? Po co? No ale czemu on wykonuje tak szybko te ciosy i łom za łomem, a nie papeć, łom, papeć? Bo mnie to jest losowe po prostu, jaki atak wykonuje Super Lama. Dobra, może kijem będzie lepiej faktycznie. Dobra, tu na dole powiadasz, tak? Dobra, myślę, że cię nie widzę. No jeszcze jeden. No i kurczę... No, zabiłem go. Och, jakie szczęście. Shit. Dobra, mam testosteron, czy już go nie mam? Nie, już go nie mam niestety. Ej, mam też kij golfowy. Dobra, no to jest świetnie. To jest lepsza broń. O kurde. Koleś. Przeżyłeś? Nie, szkoda, bo bym cię dobił. Dobra, jesteś tutaj? Jesteś, Elvisie, pewnie, że jesteś. Bam. No w potylicę, no on nie może tego przeżyć po prostu. No... Kurde, no co jest? No co jest grane? No jak ja nie lubię czegoś takiego, nie? Co sprzedaję mu czwarty cios w tył głowy, a on to przeżywa, no... No nie tak, kurde, nie tak. No, tam ucieka już, dobra. A teraz tak, który pierwszy zajdzie? Ty. Dobra, jesteś tu na dole, spokcik. Pozwól, że zrobię unik, albo nie. O nie, uciekać od tego gościa. No i tu pełen mayhem, pełen mayhem. Po prostu tłuczesz ich wszystkich, no. No lej go tym kijem, no ty krecie, no. I powiedzcie mi, ej, nie widziałem, żeby jakikolwiek inny gracz oprócz mnie robił uniki. Więc jak oni to robią, że mają tyle zabójstw? Nie, serio. Ej, piękne turlanie się na sam duasz. No i dobij, no. Dobij go, no kurde. Dobra, nie, jeszcze tylko minuta nerwów, kochani, spokojnie, tylko minuta nerwów. I teraz sam biorę nóż. No, był na samej górze, więc może to jest faktycznie recepta na sukces tutaj. Pyk, myk, cyk, zaraz koło mojego własnego ciała. Oj, dobra, gdzie mi z tym kijem, jak ja tu nożem. No i kogoś porobiłem? Pewnie, że nie, nikogo. Gościu zabił sobie trzech. Wow. Nie, coś o większym zasięgu. Może być łom, ale równie dobrze może być też kij, ale najbardziej, najlepiej mi się walczy o kijem. Baseballowym, a nie do golfa. No i zdziel Elvisa. No i jeszcze raz. No ale lej go! No kurde, jakim cudem, nie? Nie wierzę, gościu dostaje ciosy w tył. W tył głowy, tam gdzie czaszka jest najmniej trwała. Potylice, cholera, i przeżywa to. No, jeszcze jeden. No, jeszcze jeden. No i nareszcie, kurde, jakiś kill. No, ktoś zejdzie? No, zdziel go! No, zdziel go! Dobra, unik? No, super, kończę trzeci. Z łomem na ryju. Ech, jak pojazdem? Jak niby to mogłem wykonać? Dobra, nieważne, kochani. No to tym oto Mortal Kombat. Kończymy ten materiał. Wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Trolling Squad. No może coś w tym jest, jak tak zamulasz. No oczywiście 5 stówek wtopione w zakładach. No, no, jak to ja, jak to ja. Dobra, będę miły. Kciuk w górę. Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej.